Top 10 rzeczy przy wyborze systemu rynnowego. Rynny stanowią niezbędny element dachu każdego budynku, wspomagający odprowadzanie wody pochodzącej z opadów deszczu, jak i roztapiającego się śniegu. Dobór odpowiedniego orynnowania to bardzo ważny aspekt budowy domu, dlatego dziś przedstawiamy top 10 rzeczy, o których warto pamiętać przy wyborze systemu rynnowego. Jakie są rodzaje nowoczesnych systemów rynnowych? Na rynku dostępne są różne odmiany instalacji do odprowadzania wody opadowej z dachów. Jakie są rodzaje nowoczesnych systemów rynnowych? Orynnowanie stalowe. Cechuje się dużą wytrzymałością, jest polecane tam, gdzie występują duże obciążenia konstrukcji podczas opadów śniegu w okresie zimowym. Rynny z tworzywa PCV. Stanowią tanią alternatywę dla produktów wykonanych ze stali. Prawidłowy wybór systemu rynnowego powinien być podyktowany aspektami środowiskowymi, jak i parametrami technicznymi pokrycia dachowego. Na co zwrócić uwagę, wybierając system rynnowy? Dobór orynnowania to ważna decyzja, na którą składa się szereg czynników. Na co powinieneś zwrócić uwagę, wybierając system rynnowy? Powierzchnia dachu. Należy określić efektywny metraż pokrycia dachowego budynku, który wymaga odprowadzenia wody opadowej, by dobrać wymiary orynnowania i rur spustowych. Wymiary rynien. Na podstawie parametrów wymienionych w pierwszym punkcie możesz określić rodzaj rynny oraz elementów spustowych. Ukształtowanie orynnowania. Dostępne są konstrukcje półokrągłe, a także prostokątne. Wybór jest determinowany również kwestiami estetyki i stylistyki budynku. Materiał wykonania. Do wyboru są systemy rynnowe wykonane z lekkiego i gładkiego tworzywa PCV oraz wytrzymałej stali nierdzewnej. Warunki klimatyczne. Przy doborze rynien istotne jest również uwzględnienie rocznej sumy opadów, deszczu i śniegu oraz wahań temperatury. Ilość opadów. Warto pamiętać, że rury mają ograniczoną przepustowość. Należy wziąć pod uwagę maksymalną wydajność podczas obfitych opadów. Żywotność. W zależności od przeznaczenia obiektu i strefy klimatycznej można wybrać tanie rynny plastikowe lub droższe, lecz wytrzymalsze orynnowanie stalowe. Dopasowanie kolorystyczne. Poza aspektami technicznymi bardzo ważne jest wpasowanie systemu rynnowego w stylistykę budynku. Cena elementów i montażu. W zależności od budżetu możemy dobrać rozwiązania ekonomiczne z plastiku PCV lub solidne i trwałe, lecz droższe ze stali. Warto pamiętać, iż dobrze dobrana estetyka systemu orynnowania nada budynkowi niepowtarzalnego wyglądu. Decyzja o zakupie rynien do domu jednorodzinnego lub obiektu użytkowego to bardzo ważna kwestia, która wpływa na późniejszy komfort eksploatacji budynku. Jeżeli nie wiesz, jak wybrać system rynnowy i potrzebujesz fachowego doradztwa w doborze komponentów, to wybierz niezawodne systemy rynnowe w Blachodach. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.